Witam was kochani bardzo serdecznie ze strony Nopro. Witam was w odcinku już czwartym sezonu drugiego. Vlog o Natalii Napieryskiej, sezon drugi. Wracająca Natalia z Elbląga do Krakowa, z Elbląga do Interportu. Dobrze się wszędzie zaczęłem. No i dobra, idziemy od razu inną stroną, bo myślę, że nie chcę mi się iść tamtędy, nie? Już tak daleko. Co myślę, dobra, chcę zrobić skróta. No, dobra. To co, ludziska, co to by to powiedzieć o jej życiu może? No wiecie, skończyła podstawówkę 25. Później wylądowała w gastronomii chyba. Czy nie. Później, nie, najpierw chodziła, później chodziła do szkoły szóstki, gimnazjum, później właśnie gastronomię. No i to wszystko tak na razie. Ja bym to powiedział dla nas, szczerze mówiąc. Później miała pewnie różnych pewnie facetów. Z tego co wiem, to... No to Wojtek był taki pierwszym, jakby można powiedzieć, pierwszą miłością. Później ją zostawił, później ja się pojawiłem. Później rok minął. Znowu wróciła do mnie i teraz... Niby jesteśmy razem, ale tego nie piszesz. Nie piszę to oficjalnie ogólnie na Facebooku. Niestety tak wyszło. Co tu powiedzieć by jeszcze dalej? Tak myślę sobie. Kurczę. Słońce nawala. Bo gorąco jest. I tak myślę sobie. Dobra, nie? Sobie pójdę tędy drogą. Tędy. Będzie najlepiej. Może pogramy, jeszcze pogadamy o starych grach. Ice Climber. Dobra gierka, w sumie takie ala 32 poziomy. Wszystkie. Można przejść niecałe 40 minut, takie można powiedzieć szczerze. Że tak mówiąc szczerze, no trzeba uważać przy okazji na tej grze, bo tam łatwo można skusić w tej grze. Nawet z tego można, się jak dotknie nas ptaszek, to tracimy życie, jak dotknie nas misiek, to samo. Jak dotknie nas taki różowy już ptaszek, no to też stracimy życie. No i na tym się skończy się zabawa, bo zostaje nam ostatnie życie, czyli czwarte tak jakby. Cztery życia się ma początkowo. I więcej nie da rady mieć, chyba że macie inny hard, 168 w jednym. No to wtedy tak, możesz ustawić na... Chyba na 49 żyć, tak jak przeważnie kiedyś tak grałem z bratem, mówiąc szczerze. Stukaliśmy 49 żyć i graliśmy w tą grę, nie? Ale dosyć, ciężka jest ta gra, nie? Nawet na dwie osoby ciężko jest, bo jak jedna osoba spadnie, to no to się slipa, nie? Niestety i trzeba, jakby to mówiąc szczerze, dopiero się pojawić na następnej planszy, nie? Tak mówiąc szczerze. Niestety. Tak wyjdzie. No dobra, w sumie mówiąc szczerze, no w nocy trochę pospadały mi suby. Tak, gdzieś jest 4 suby na minus. Już właśnie przed chwilą odzyskałem, już mam 331, znowu tak było. Nic, myślę serowiska. Albo pójdę na te ogrody dzisiaj, albo i nie pójdę. To zależy już tylko ode mnie, czy iść na ogrody, czy nie iść. Mało to większość myślimy, nie? No to jest, tak myślę. Że tak powiem szczerze. Jest jeszcze taka dobra gra. Jak ona się nazywała? Doki Doki. O, Doki Doki właśnie przypomniało mi, bo typek właśnie jechał na hulajnodze i na skaskiem. I to była dobra gra, bo to dobre było, bo ten typek jak robił salto, to strzelał piłką. Później jak traciło się życie, to 2, potem 3. Żółtym się było później. Najpierw było się tak niebieskim, później zielonym, później żółtym, później czerwonym. Taki, znaczy różowo-granatowy, nie? Tak można powiedzieć. I róż, bardzo mocny róż. No. No, dobra.
to że co, to byłoby na tyle. Komentujcie, lajkujcie, dzwonkujcie. Na razie, cześć, następnego. Do jutra. Cześć. Myślę, że jutro pogadamy sobie. Jeszcze to jest gierek mesowych. No nic, trudno. Jak koniec, to koniec. Na razie, cześć.